przedmiotem tego wykładu jest psychologia, jak sama nazwa wskazuje, jednak ma on jednak podejście do przedmiotu psychologii ma jest tutaj poprowadzone bardziej pod kątem prawnym, więc z tego względu w tej prezentacji nie będzie występowało zbyt dużo danych statystycznych ani innego rodzaju tabel bądź wykresów, często występujących w badaniach stricte psychologicznych. To jest ten akcent prawny bardziej zaakcentowany. I po drugie, ponieważ jest to wykład taki bardziej popularny, to będę się starał nie cytować i nie przytaczać bezpośrednio zbyt dużej ilości przepisów, tylko bardziej ustosunkowywać się do nich na rzecz poparcia swoich poszczególnych tez lub stwierdzeń, które padną tutaj z moich ust, po to, żeby właśnie były one takie bardziej obrazowały to, o czym mówię, niż żeby stanowiły przedmiot tutaj wykładu sam w sobie, tak by były w jakimś ogólnym kontekście tutaj uwzględnione. Plan wystąpienia jest następujący. Skoro chcemy mówić o tym, kto może wykonywać zawód psychologa, musimy najpierw powiedzieć ogólnie, kim jest psycholog w myśl obowiązujących przepisów. Następnie spróbować określić, kto zgodnie z istniejącymi regulacjami może zawód psychologa wykonywać. A skoro już jak już te dwie rzeczy sobie ogólnie określimy, to spróbujemy sobie wskazać ilość potencjalnych specjalizacji bądź obszarów, które mogą być rozumiane jako ścieżki, w których zawód psychologa może być wykonywany. W międzyczasie, pomiędzy tymi punktami będę mówił o również problemach, jakie występują z obecnie istniejącymi regulacjami prawnymi dotyczącymi wykonywania tego zawodu. W związku z tym też na końcu spróbuję powiedzieć, jakie działania są podejmowane bądź można podjąć w celu rozwiązania mniej lub bardziej doraźnego nagromadzonych trudności. Żeby móc powiedzieć, kim jest psycholog w myśl przepisów prawa, trzeba wiedzieć, jakie przepisy, same przepisy, grupy przepisów składają się decydują o tym, kto może być tym psychologiem. Tych przepisów określających różne obszary pracy i wykonywania zawodu psychologa jest bardzo dużo. Tutaj na slajdzie zawarłem raptem przykłady kilku z nich, z czego najważniejszą i najbardziej ogólną regulacją dotyczącą wykonywania ścieżki zawodu psychologa jest ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym. Oczywiście są ustawy bardziej szczegółowo regulujące poszczególne obszary bądź specjalności, w których zawód psychologa jest wykonywany. I tutaj jako przykład mogę podać ustawę dotyczącą chociażby karty nauczyciela, która w sposób bardzo konkretny i szczegółowy określa, kim jest psycholog szkolny zatrudniony w placówce oświatowej pracujący z dziećmi oraz jest w niej wyraźnie określone, jakie kwalifikacje musi posiadać taka osoba, aby mogła być dopuszczona do pracy na tym stanowisku w szkole. Oczywiście regulacje dotyczące zawodu psychologa mogą też dotyczyć różnych przejawów oddziaływań, jakimi psycholog może się znajdować. I tutaj przykładem takiej ustawy są między innymi przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii, których treść wskazuje na grupy zawodowe, które mogą podejmować działania terapeutyczne względem osób
uzależnionych oraz jakie kwalifikacje, a konkretniej uprawnienia do prowadzenia terapii muszą owe przedstawiciele poszczególnych grup spełniać, aby móc być dopuszczonymi do pracy z osobami mającymi problemy z narkotykami. I oczywiście wśród tych grup, ale nie tylko, jest wymieniony psycholog. Ważną również ustawą jest funkcją, jaką pełni psycholog, są również różne zadania, jakich leżący realizacja, współuczestniczenie w realizacji różnych zadań realizowanych przez państwo. Jednym z takich zadań może być na przykład proces adopcyjny. I w tym zadaniu opisanym między innymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej bardzo ważna jest rola psychologa, polegająca między innymi na diagnozowaniu i opiniowaniu osób, które potencjalnych kandydatów na rodziców adopcyjnych względem dziecka, które zostało do takiej procedury skierowane. Oczywiście to nie są jedyne ustawy różnych przejawów wykonywania szeroko rozumianego zawodu psychologa. Tutaj jeszcze pokrótce przytoczę i te podstawy wynikają nie tylko z samych ustaw, ale też i wykonywanie zawodu psychologa sytuują bądź dookreślają na bardzo różnym, mniej lub bardziej szczegółowym szczeblu. Dla przykładu rozporządzenie dotyczące zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych konkretyzują wymagania i zasady nabywania kwalifikacji niezbędnych do pracy z dziećmi w szkole. Tymi poprzez te wymagania należy przede wszystkim rozumieć to, że osoba chcąca pracować jako psycholog szkolny powinna mieć tytuł zawodowy psychologa oraz mieć ukończone wykształcenie bądź studium pedagogiczne dotyczące właśnie, powiązane właśnie z pracą w szkole, bądź to w postaci studiów podyplomowych albo ukończenia innego, analogicznego kursu do studiów podyplomowych. Rozporządzenia mogą nie tylko precyzować kwestie dotyczące poszczególnych wymagań bądź przejawów realizowanych zadań przez psychologa, ale mogą go wręcz zaliczać bezpośrednio do niektórych grup zawodowych. I tutaj dobrym, ciekawym przykładem jest rozporządzenie dotyczące wykazu stanowisk w służbie więziennej, wśród którego wymieniony jest etat psychologa jako osoby, która może pracować i pracuje często w więziennictwie. I tym sposobem między innymi psycholog jest zaliczany do personelu więziennego i będzie podlegał wszelkim przepisom dotyczącym pracy służby więziennej. No i oczywiście tutaj gwoli tego, że jesteśmy na uniwersytecie, można również, warto przytoczyć rozporządzenie dotyczące ministra, dotyczące szkolnictwa wyższego, wykazów dziedzin i dyscyplin naukowych, wśród których również widnieje psychologia i dzięki temu może być ona zgodnie z prawem realizowana jako kierunek na dyscyplinę, funkcjonować jako dyscyplina naukowa na uczelni, z której mogą być prowadzone zajęcia, jak i badania naukowe. No dobrze, i tutaj warto sobie zadać pytanie. Skoro tak mówię o rozporządzeniach do szczegółowych ustaw, to co w takim razie z rozporządzeniami do tej ogólnej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym. Tutaj chciałem w tym momencie zasygnalizować, że od momentu uchwalenia tej ustawy żadne rozporządzenie nigdy nie weszło w życie, nie zostało wydane i nie weszło w życie. Z jakich powodów to wynika i z jakimi konsekwencjami się to wiąże, o tym
za moment. Na początku chciałbym omówić najważniejsze punkty sygnalizowanej ustawy o zawodzie psychologa, z których najważniejsze artykuły dotyczą tego, próbują definiować, kim jest psycholog w myśl tego aktu prawnego. Ustanowienie, że wszyscy przedstawiciele tego zawodu wykonujący swój zawód tworzą z mocy prawa samorząd zawodowy oraz określenie organów, ustanowienie i określenie konkretnych organów tego samorządu zawodowego, na który miały się składać zgodnie z literą ustawy Krajowa Izba Psychologów na szczeblu całego kraju oraz regionalne izby psychologów funkcjonujące w poszczególnych rejonach, w poszczególnych województwach, tam reprezentujących psychologów działających w poszczególnych województwach lokalnie. Kim jest psycholog w myśl przepisów prawa? Przede wszystkim jest on zdefiniowany w przepisach jako osoba wykonująca poszczególne działania, funkcje. Tak jak zgodnie z treścią przepisu. Jest to osoba świadcząca usługi psychologiczne polegające w szczególności na diagnozowaniu, opiniowaniu, orzekaniu, prowadzeniu psychoterapii, szeroko rozumian różnego rodzaju działalności psychologicznej, jak i również prowadzeniu badań naukowych i działalności dydaktycznej. Te dwa ostatnie punkty to ukłon dla społeczności naszego wydziału, gdzie właśnie takie badania i zajęcia dydaktyczne mają miejsce. I warto tutaj również wspomnieć, że katalog czynności, jakich może się psycholog aktywny zawodowo podejmować, nie ma charakteru zamkniętego. I ma to tutaj, warto powiedzieć, dwie ważne funkcje. Po pierwsze, brak takiej prostej, zwięzłej definicji dotyczącej tego, kim jest psycholog, tylko położenie nacisku na określenie ogólnie rozumianych czynności, jaka osoba wykształcona w tym zawodzie może wykonywać, umożliwia zaliczenie do tego gremium bardzo różnych specjalistów wykonujących działalność w różnych specjalnościach i różnych obszarach, psychologowie wykonują między innymi, podejmują się zadań terapeutycznych, mogą pracować w służbie zdrowia, na co dzień z dziećmi w szkole i mimo, że te zadania praktycznie między sobą się mogą znacząco różnić z różnych względów, to dzięki temu, że poszczególne te czynności nie są jakoś w sposób wyraźnie ostro zdefiniowane, mogą one wszystkie być właśnie zaliczone jako specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego wykonujący zawód psychologa. Ważne jest również to, że ten katalog czynności nie ma charakteru zamkniętego, na co wyraźnie wskazuje użyte sformułowanie w szczególności, z tego względu, że dzięki temu osoba w wyniku następujących w dalszym ciągu zmian społecznych i rozwoju naukowego, jak i społeczeństw, może dochodzić do wyodrębnienia się nowych kierunków czy nowych form w realizowaniu zawodu psychologa, które być może pod kątem wykonywanych czynności będą się wpasowywać w czynności opisane w tym artykule w ustawie, ale mogą to być również zadania zupełnie nowe, nie klasyfikujące się wprost, bądź to do psychoterapii, diagnozy albo
pomocy psychologicznej i dzięki temu te osoby również będą, nie będą wykluczone spośród specjalistów zdrowia, funkcjonowania psychicznego, że wykonują w danym momencie zawód psychologa, tak, czy specjalność, która jest taka mało popularna albo dopiero się rozwija, co może mieć duże znaczenie. Skoro już sobie próbowaliśmy określić, jak rozumieć, zdefiniować osobę psychologa w myśl przepisów, trzeba teraz powiedzieć, jakie przepisy, co warunkuje właściwe funkcjonowanie omawianego aktu prawnego. Składa się na nie między innymi szereg upoważnień do wydania poszczególnych rozporządzeń, czego najważniejsze jest tutaj, które bardziej szczegółowo omówię, jest artykuł 62, paragraf 1 właśnie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym, który jest upoważnieniem dla ministra pracy do powołania komitetu organizacyjnego izb psychologów, czyli takiego komitetu bądź forum zrzeszającego wszystkie osoby wykonujące szeroko rozumiany zawód psychologa, do tego, aby ten komitet, to forum przygotowało pierwsze regulaminy dotyczące funkcjonowania poszczególnych organów samorządu zawodowego, tak, czyli Krajowej Izby Psychologów i ich regionalnych odpowiedników, a w następnym kroku ten komitet dokonał zwołania i przeprowadzenia w celu wyłonienia tych pierwszych organów samorządu zawodowego określonego w ustawie. Tak. I teraz w tym momencie warto powiedzieć, jakie są nieprawidłowości w wykonywaniu, w realizacji ustawy o zawodzie psychologa. Otóż głównym problemem jest to, że od momentu uchwalenia i wejścia ustawy w życie nigdy nie zostało do niej wydane żadne rozporządzenie. Wśród obowiązujących aktualnych dokumentów prawnych nigdzie nie ma ani ustawy, ani rozporządzenia, które owy Komitet Organizacyjny Izb Psychologów przytoczony w obowiązującej ustawie, które by go powoływało. Tak, czyli tą jednostkę, od której jest bezpośrednio uzależnione właściwe wyłonienie, powołanie właściwych organów samorządu. I w konsekwencji również i inne rozporządzenia do tej ustawy nie mogły być wydane, ponieważ ich treść jest uzależniona od konkretnych decyzji wydanych przez te niepowołane organy samorządu zawodowego. Ponieważ rozporządzenia nie zostały wydane, w związku z czym organy samorządu zawodowego psychologów nie są powołane do dnia dzisiejszego, bo nie mogły zostać powołane, w związku z tym i na większość najważniejszych postanowień tej ustawy omawianej nie może być zrealizowana, ponieważ poszczególne zapisy są, realizacja poszczególnych artykułów, zapisów jest właśnie uzależniona od właściwego działania Krajowej Izby Psychologów i jej regionalnych odpowiedników. A skoro ich nie ma, to ustawa, mimo że obowiązująca, jest w praktyce niewykonywalna i ma charakter martwy i nie funkcjonuje. Skoro żeśmy sobie to ustalili, to w takim razie i na jakiej podstawie może zawód psychologa wykonywać? Tutaj warto wskazać na przykłady dwóch zapisów prawnych, jeden z konstytucji dotyczących tego, że ograniczanie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczane tylko w drodze ustawy i ze względu na ważny interes publiczny, oraz zapis ustawy o prawach przedsiębiorstw, który mówi, że przedsiębiorca
tak, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą, może podejmować wszelkie działania niezakazane prawem, które zmierzają do wykonywania zgodnie z zamierzeniem takiej osoby działalności gospodarczej. Tutaj takim ograniczeniem dostępu do możliwości wykonywania usług psychologicznych była właśnie ta ustawa o zawodzie psychologa, tak, żeby ze względu na zapewnienie właściwej jakości usług i dostępu do specjalistów rzeczywiście posiadających odpowiednie kwalifikacje, żeby ta ustawa funkcjonowała, bo to byłoby istotne, ale ponieważ ona nie funkcjonuje, w związku z tym w praktyce każda osoba zgodnie z obowiązującą literą prawa może wykonywać przepis, może wykonywać zawód psychologa, a w razie wątpliwości na pewno ta osoba, która wystarczy, że ukończyła 5-letnie studia magisterskie z zakresu psychologii. Nie ma żadnych ograniczeń prawnych, które zapewniłyby środowisku psychologów właściwe narzędzia i środki do weryfikacji osób, które by chciały pracować bądź pracują jako zawodowo, jako psycholodzy, którzy według określonych oficjalnych kryteriów mogliby przejść uznane szkolenia. Więc w związku z tym, że ktoś po studiach magisterskich ogłosi się psychologiem, nie spotka go zbytnio żadna odpowiedzialność na gruncie prawa, bądź bardzo ograniczona. W tym punkcie, skoro żeśmy już sobie określili te podstawy wykonywania zawodu psychologa, warto sobie powiedzieć... Okej, miałam trochę inaczej rozłożone te slajdy. Warto sobie powiedzieć, jakie specjalizacje mogą być realizowane i rozumiane jako w ramach, traktowane jako realizacji zawodowej na gruncie psychologii. Taką podstawową i najczęściej kojarzoną z psychologią ścieżką jest właśnie psychoterapia, co do której nie ma uchwalonej, tak jak nie ma uchwalonej w ogóle żadnej ustawy, która określałaby zasady, kryteria i sposób realizacji specjalizacji w tym zakresie. Specjalizacje, takie uregulowanie byłoby wskazane z tego względu i to wydaje mi się, że odrębnie od samego zawodu psychologa, ponieważ mimo, że w większości psychoterapeutami są osoby, które ukończyły studia z zakresu psychologii, się identyfikują z psychologią w sensie zawodowym, to jednak mniejsza część psychoterapeutów to są również, mogą być lekarze psychiatrzy, którzy w tym nurcie też postanowili się specjalizować. Jednak takich osób jest zdecydowanie mniej, ale z racji tego, że psychiatrzy kończyli studia medyczne, to oni nie będą podpadać pod, trudno, żeby podpadali pod, byli traktowani jako psychologowie, nawet jeśli pracują jako psychoterapeuci. Taką specjalnością już tutaj wspominaną, bardzo dobrze uregulowaną, określoną na gruncie przepisów jest właśnie psycholog szkolny. Jego rola i zadania znajdują wyraźne umocowanie w różnych przepisach, między innymi o wspominanej już karcie nauczyciela, jak i również ustawie o systemie oświaty, do których też są wydane rozporządzenia i do tej ścieżki wyraźnie jest powiedziane, jakie musi kryteria spełniać osoba chcąca pracować w obszarze szkolnictwa powszechnego, takim z tym, że musi mieć ukończone szkolenie pedagogiczne w tym zakresie, które jest również, zasady jego odbywania są również wyraźnie określone w przepisach. Taką ważną i ciekawą specjalizacją jest psycholog kliniczny. Dlaczego? Ponieważ z brzmienia nigdzie on nie jest za bardzo też unormowany w przepisach, a tam, gdzie jest on wspomniany, to nie wynika z
i obowiązujących norm, czy można go traktować jako specjalistę wykonującego zawód medyczny bądź leczniczy. Kwestia ta jest przedmiotem dyskusji, tak? Psycholog kliniczny, osoba, która może często pracuje i jest zatrudniona w szpitalu, bada pacjentów cierpiących w wyniku różnych chorób bądź urazów, jak oni funkcjonują, jakie są ich potrzeby i z czego mogą ich kłopoty wynikać. Dyskusja na ten temat jest bardzo prowadzona i w każdym razie na rzecz traktowania tej specjalności, czy ogólnie możliwości traktowania psychologa jako wykonującego zawód medyczny, może wskazywać to, że psycholodzy pracują bezpośrednio, mają styczność z pacjentami leczącymi się w ramach służby zdrowia, uczestniczą w procesie, mogą uczestniczyć w procesie leczenia. Tak, nie dotyczy tylko psychologii klinicznej, ale też i psychoterapii wobec względem osób cierpiących na trudne choroby, nowotwory chociażby. Tak, i one są wpisane wręcz w ten przedmiot leczenia. W związku z tym one muszą mieć też pojęcie o tym, z czym dany, przez co, jaki był proces leczenia danej osoby. Również na rzecz traktowania psychologa jako zawodu medycznego, przynajmniej w obszarze służby zdrowia, jest to, że były sytuacje, w których czynności z zakresu psychologii podejmowali lekarze zatrudnieni na poszczególnych oddziałach niektórych ze szpitali. Były takie sytuacje. Tak, oczywiście tutaj nie należy zapomnieć, że jednym z obszarów, w którym psycholog może wykonywać swoją działalność, jest ta o charakterze akademickim, zarówno naukowa, jak i dydaktyczna. I tutaj warto też wspomnieć, że zasady jej są opisane w ustawie dosyć wyraźnie, w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce. I tutaj te regulacje, te normy mają charakter ogólny. Psychologowie podlegają dokładnie tym samym przepisom, co przedstawiciele innych nauk zatrudnionych na uczelni. Nie ma tutaj żadnych specjalnych przepisów, które dotyczyłyby tylko czy bądź wyłącznie psychologów. Psycholog również realizuje zadania i często jako biegły sądowy. Różne sytuacje z tym związane, czy okoliczności, w których opinia, ekspertyza psychologiczna jest niezbędna, może wynikać z określonych przepisów prawa, procedury sądowej zawartej między innymi w kodeksie postępowania cywilnego bądź w kodeksie postępowania karnego, jak i również wynikać z sytuacji pozakodeksowych, nie opisanych bezpośrednio na gruncie przepisów, ale wynikających z samej sytuacji rozpatrywanej rozpoznawanej sprawy przez sąd. I tutaj posłużę się takim przykładem regulacji kodeksowej określającej wymóg, czy tam wskazującej na rolę psychologa w rozprawie. Jest przepis kodeksu postępowania cywilnego wskazujący na to, że w razie co do wątpliwości, czy świadek w danej sprawie może są wątpliwości co do zeznań świadka składanych podczas rozprawy cywilnej, sąd może zdecydować o udziale psychologa w trakcie składania przez tego świadka zeznań, czemu ten świadek nie może się przeciwstawić. Jest to bardziej taka ogólna sytuacja, jeszcze bezpośrednio nie wiążąca się z żadną opinią czy biegłego, ale jest jeszcze drugi przykład, ponieważ analogiczne przepisy dotyczą również kodeksu postępowania karnego, także w razie wątpliwości świadek może być przesłuchany przy udziale biegłego psychologa. Jak i tutaj jest to bardziej szczegółowo opisane, ponieważ
Sąd może również w razie wątpliwości co do zdolności świadka do rozumienia sytuacji, w jakiej się znajduje i umiejętności do złożenia pełnego, zrozumiałego, pełnego, spójnego zeznania, zarządzić przeprowadzenie opinii, dowód z opinii biegłego. Nie pamiętam w tym momencie, czy zgoda świadka na, w procesie karnym na taką opinię jest wymagana. Musiałbym to zweryfikować. W każdym razie może przeprowadzić taką, zarządzić taką opinię, która odpowie na pytania, czy świadek w procesie karnym jest w stanie właściwy sposób rozumieć sytuację, w której się znajduje, tak, postępowania sądowego i złożyć zrozumiałe, logiczne i spójne zeznanie. Tak, i jeszcze tutaj taką sytuacją, przykładem sytuacji pozakodeksowej, w której może sąd wystąpić o dowód z opinii biegłego psychologa, jest sytuacja rozprawy przeciwko oskarżonemu tym razem, który dopuścił się czynu zabronionego w postaci uszkodzenia ciała wobec ofiary, bądź nawet pozbawienia życia. Tak mówiąc bardzo prosto, ogólnie psycholog, sąd może zlecić wydanie przeprowadzenia wydanie opinii polegającej, próbującej odpowiedzieć na pytanie, czy zdaniem psychologa osoba oskarżona dokonała tego czynu świadomie i rozmyślnie, czy może jednak doszło do czynu, do dokonania czynu rozpatrywanego jako zabroniony pod wpływem spiętrzenia, nagłego wybuchu emocji, w wyniku których osoba nie do końca panując czy rozumiejąc sytuację doprowadziła do zamachu na cielesność drugiej, dokonała zamachu na drugą osobę. I tutaj w takiej sytuacji też jest diagnoza, opinia może być wydana. Oczywiście to są nie jedyne specjalizacje, w ramach których zawód psychologa może być realizowany. Są tylko przykłady. Ich katalog, tak jak ten wynikający z przepisów, nie jest zamknięty. Są bardzo nowe ścieżki, takie stosunkowo świeżo odrębnione, jak na przykład coaching, tak, który się pojawił stosunkowo niedawno, gdzie psycholog pracuje z klientem nad pomaga mu w rozwoju pewnych umiejętności osobistych, w przypadku których dana osoba czuje, że czegoś jej brakuje, tak? Czy na przykład chciałaby się czuć bardziej pewnie w obecności innych, bądź rozwinąć swoje kompetencje dotyczące kontaktu z innymi ludźmi, się czuć bardziej śmiała. Taką dopiero wyodrębniającą się specjalizacją czy obszarem, w którym psycholog może wykonywać swoje zadania, może być również psychodietetyka, tak? Czyli wszelkie czynności podejmowane na przecięciu funkcjonowania, optymalnego funkcjonowania psychicznego i właściwego, zdrowego odżywiania się. To też jest taki nowy nurt, który też pokazuje, że ten katalog ścieżek nie jest zamknięty i prawdopodobnie w toku następstwem czasu i zmian społecznych kolejne dyscypliny czy pewne inne obszary wykonywania zawodu psychologa będą się pojawiały. Skoro już sobie tutaj powiedzieliśmy o pewnych problemach dotyczących i tego, kim jest psycholog, jakie problemy się z tym wiążą, niewystarczających regulacjach prawnych i ścieżkach, w jakich zawód psychologa może być realizowany, warto jeszcze tutaj wspomnieć nas pod koniec o działaniach mniej i bardziej bieżących, jakie mogą być i są podejmowane w celu rozwiązania zaistniałych trudności. Takim najważniejszym przejawem dążącym do rozwiązania głównego problemu dotyczących niewłaściwego uznania
zawodu psychologa na gruncie przepisów prawa jest projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym przygotowany przez zespół parlamentarny pod kierownictwem posłanki Lewicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Prace nad projektem się obecnie toczą na poziomie komisji sejmowych i zobaczymy, czas pokaże, na ile ten projekt uda się sfinalizować. W każdym razie tutaj mogę ogólnie powiedzieć, że w ogólnym zrębie najważniejsze założenia tego projektu dotyczą utrzymania obecnej struktury samorządu zawodowego uwzględniającego podział organów na Krajową Izbę Psychologów i izby regionalne dla poszczególnych województw i tych organów, które są bezpośrednio wymienione w ustawie, a których tutaj tak szczegółowo jednak nie omawiałem. Ustawa również zawiera ważne regulacje czy unormowanie dotyczące uznawania usług na uznawania kwalifikacji specjalistów w obrębie psychologii na realizowanych na terenie obszaru całej Unii Europejskiej, tak, czy jeśli osoba nabywała kwalifikacje powiedzmy w Niemczech i chciałaby pracować w Polsce, żeby jej kwalifikacje zostały uznane za równorzędne z tymi, które by nabywała, które by realizowała w kraju, jak i również sama możliwość świadczenia usług na obszarze różnych krajów, tak żeby nie było potrzeby przechodzenia specjalnych szkoleń na poziomie Unii Europejskiej, czy tam wyrównywania kwalifikacji tylko z tego powodu, że dany psycholog wykształcony w innym kraju chciałby realizować swój zawód na obszarze innego państwa członkowskiego, oczywiście pod warunkiem, że zna dobrze język urzędowy danego kraju. No i również ta ustawa, wydaje mi się, z tego co pamiętam, to wyłączała z obszaru regulacji właśnie specjalizację psychoterapeutyczną, o ile się nie mylę, właśnie z tych względów wspomnianych wcześniej, że psychoterapią zajmują się w większości psychologowie, ale też w jakiś procencie to są, mogą być lekarze psychiatrzy. Tak, i żeby jednak ich do tej grupy zawodowych psychologów chyba jednak nie zaliczać, bo oni kończyli medycynę. Takim bardziej doraźnym kolejnym rozwiązaniem dotyczącym przeciwdziałaniu istniejących trudności jest istnienie różnych stowarzyszeń zrzeszających i realizujących różnych specjalistów z obszaru psychologii. Tutaj jako najbardziej znane warto wymienić między innymi Polskie Towarzystwo Psychologiczne, to jest nie jedyne stowarzyszenie, ale są też i inne, między innymi Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich bądź Polskie Stowarzyszenie Psychologów Organizacji. Takie stowarzyszenia są bardzo potrzebne, ponieważ bycie członkiem takiego stowarzyszenia może niejako pośrednio czy nawet bezpośrednio poświadczać posiadanie właściwych kwalifikacji przez osobę chcącą, pracującą w zawodzie jako psycholog, jak i również w obrębie tych stowarzyszeń działają różne organy dyscyplinarne, które mogą rozpatrywać nieprawidłowości dotyczące wykonywania zawodu wobec osób, które są w danym takim stowarzyszeniu zrzeszone i wobec których zostały zgłoszone jakieś zastrzeżenia. No ale problem jest taki, że nawet jeśli dana sprawa zostałaby, że nawet każde orzeczenie takiego organu dyscyplinarnego obejmuje tylko i wyłącznie
jest, obowiązuje wyłącznie osoby, które są w danym stowarzyszeniu zrzeszone, tylko oni będą podlegać tym działalności tych organów. Takim innym ciekawym rozwiązaniem mogącym poświadczać posiadanie właściwych kwalifikacji do wykonywania zawodu psychologa jest projekt Europejskiego Certyfikatu Psychologa, w skrócie EuroPsy, który miałby stanowić na poziomie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej oficjalny dokument poświadczający właśnie właściwe wykształcenie i kompetencje do wykonywania zawodów określonej specjalności. Jednak muszę powiedzieć, że nie wiem, jest to na pewno inicjatywa środowiska, międzynarodowego środowiska psychologów, jednak nie wiem, na ile ta inicjatywa ma uznanie w poszczególnych państwach na gruncie odpowiednich przepisów prawa, albo na poziomie regulacji prawnych, czy uznania regulacji unijnych, uchwalanych przez Parlament Europejski bądź Komisję Europejską. Wiem w każdym razie, że w Polsce też są prowadzone prace, żeby ten certyfikat został wprowadzony i u nas funkcjonował, jednak na pewno w tym celu ułatwiłoby jego implementację wprowadzenie przedtem właściwej ustawy o zawodzie psychologa. Warto również pamiętać, że istnieją oficjalne rejestry sądowe, w których prowadzona różnorodna działalność o charakterze psychologicznym, czy to gabinety psychologiczne, czy to różne instytucje prowadzące działalność związaną z psychologią, tak, czyli tak, różne chociażby szkoły psychoterapii, tak, bądź fundacje, których działania statutowe dotyczą psychologii, również muszą widnieć w oficjalnych rejestrach ustanowionych przez Sejm, wśród których można wymienić Krajowy Rejestr Sądowy, Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej bądź rejestr fundacji, który również jest ustanowiony, a fundacje psychologiczne dotyczące psychologii również istnieją. I w każdym razie osoba, która by chciała skorzystać z działań, czy działać na rzecz takiego podmiotu, bądź skorzystać z usług, powinna móc sprawdzić w sposób bezproblemowy w tym momencie, wchodząc na stronę której z tych ewidencji bądź rejestru, czy dany podmiot w nich figuruje. Jeśli figuruje, to działa na pewno w sposób legalny. Tutaj już nie wnikając w stronę stricte merytoryczną jego działalności. No i oczywiście są również różne strony, na których psycholodzy mogą, reklamują różne, ogłaszają swoją działalność, ale też warto zawsze w różny sposób weryfikować potencjalne kwalifikacje tych osób. Można to robić i na podstawie przykładów, myślę, że warto. I również warto pamiętać, że mimo braku ustawy o zawodzie psychologa, która ogranicza możliwość pociągnięcia psychologa wykonującego działalność zawodową w sposób nieprawidłowy do odpowiedzialności dyscyplinarnej, zawodowej, warto pamiętać, że psycholodzy często, nie wszyscy, ale część są zatrudnieni w ramach potencjału poszczególnych podmiotów, czy to jest szkoła, szpital, bądź inny zakład pracy, na przykład może to być prywatna firma, w których obowiązują pewne regulaminy pracy, tak? Które jeśli przez taką osobę zostaną w sposób ewidentny naruszone, to również może z tego powodu ponosić za poszczególne błędy bądź nieprawidłowości odpowiedzialność. I oczywiście one będą dotyczyły
tylko bezpośredniego danego obszaru bądź specjalności albo zakładu pracy. Nie może się to skończyć przez brak ustawy całkowitym orzeczeniem zakazu wykonywania zawodu psychologa, ale w każdym razie jest to w jakiś sposób weryfikacji pośredniej niedoskonałej kwalifikacji poszczególnych osób. W tym momencie warto jeszcze też pamiętać, że żadne mimo niefunkcjonowania ustawy o zawodzie psychologa nigdzie nie jest wyłączona odpowiedzialność karna takich osób wykonujących zawód w przypadku, gdyby one naruszyły w trakcie realizacji poszczególnych usług przepisy kodeksu karnego. Odpowiedzialność z tego tytułu nigdzie nie jest ograniczona w polskim prawie. Tak, jeśli przepisy kodeksu karnego zostaną naruszone w trakcie wykonywania zawodu, taki specjalista również może ponosić odpowiedzialność karną. I tutaj, żeby podać przykłady, nie być gołosłownym, wiele lat temu były przykłady. Była sprawa dotycząca znanego seksuologa Andrzeja Samsona, który był oskarżony i w którejś instancji skazany za molestowanie dzieci właśnie w trakcie wykonywania czynności zawodowych. Już nie żyje akurat, ale był w którejś instancji skazany. Toczyło się w każdym razie postępowanie. I dużo świeższa sprawa sprzed kilku lat była też, dotyczyła psychoterapeuty wykoprowadzącego swój gabinet w Poznaniu, który był oskarżony o molestowanie pacjentek, które przyjmował u siebie w gabinecie i zostanie skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności właśnie za ten czyn. Łącznie z zakazem, został też wobec niego orzeczony zakaz wykonywania zawodu. Więc tutaj warto pamiętać o tym, że ta kontrola pewnych działań, nieprawidłowości, mimo że niepewnie doskonała w jakiejś formie, istnieje. Wnioski końcowe są następujące. Niestety psychologiem wykonującym zawód może się ogłosić niemal każdy, a w razie wątpliwości na pewno osoba, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie. Wynika to z różnego rodzaju przepisów, bo niektóre określają wprost, że trzeba posiadać wykształcenie psychologiczne, żeby móc realizować niektóre zadania, na przykład wystawiać opinie psychologiczne w niektórych sprawach cywilnych dotyczących kwestii rozwodowych. I w takim wypadku warto, na pewno osoba, która posiada dyplom ukończonych studiów magisterskich, będzie uznana za psychologa. No i również warto pamiętać, że brak regulacji uniemożliwia faktyczną weryfikację osób prac wykonujących zawód oraz posiadanych przez nie kwalifikacji do ich podejmowania konkretnych czynności. No i oczywiście nie ma już, o czym może mniej mówiłem, nie ma również oficjalnych wspólnych zasad dotyczących przeprowadzania i odbywania szkoleń specjalistycznych przez osoby, które ukończyły studia magisterskie z zakresu psychologii i chciałyby pracować w zawodzie, między innymi jako psychoterapeuta bądź w innym obszarze. To nie jest nigdzie uregulowane, oficjalnie uznane na gruncie przepisów prawa, mimo że faktycznie różne szkolenia i kryteria są, wymagania są określone na poziomie samego środowiska psychologów. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do ewentualnego kontaktu i pytań. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu Dominikowi za prezentację. W bardzo wyczerpujący sposób pokazującą to właśnie, kto może być psychologiem w Polsce, i niestety wnioski są dosyć ponure. Niestety. Miejmy nadzieję, że to się niedługo zmieni. Tak, mamy parę minut na pytania, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę zadać pytanie, to zapraszam. Można albo tutaj się odmutować i zadać pytanie na forum, albo można też napisać tutaj w czacie.
Mhm. Mamy tutaj pytanie. Tak. Mhm. Czytam. Tak. Więc, które prowadzą... Może przeczytajmy pytanie głośno, tak żeby też wybrzmiało, tak? Jak to jest z uczelniami, które prowadzą studia psychologiczne 3+2? Czy osoba, która ukończy dwustopniowe studia, będzie miała takie same uprawnienia jak osoba, która ukończyła pięcioletnie studia? No właśnie. Znaczy, powiem tak, wydaje mi się, że większość uczelni prowadzi mimo wszystko ten, no w każdym razie najbardziej znany, jak nasz Wydział Psychologii, jak nasz wydział u nas na Wydziale Psychologii, te studia mają charakter jednolity, tak, czyli są jednolite, tylko bez przerwy 5 lat i bez podziału na studia licencjackie i magisterskie, ale w każdym razie, jeśli osoba ukończy 3+2 w takim trybie, by ukończyła, to jej uprawnienia są dokładnie na pewno, moim zdaniem, takie same jak osoba, która ukończy jednolite studia pięcioletnie. I tutaj nie mam raczej wątpliwości. Te wykształcenie są analogicznie nierówne. Tożsame. Okej, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze chwilę poczekamy, a może w tak zwanym oczywiście międzyczasie. Ja jeszcze zapytam tak może z perspektywy jakby takiej szerszej publiczności. Co możemy zrobić jako odbiorcy właśnie usług psychologicznych, żeby się no, w pewnym sensie obronić przed tym, no, że każdy w Polsce może być de facto psychologiem? Jak to możemy sprawdzić, żeby no, tutaj krótko mówiąc nie naciąć się na kogoś, kto nie ma wymaganych kompetencji. Nie ma, jak tu wspomniałem w trakcie wykładu, nie ma tutaj jednej spójnej, innego ma spójnego i dobrego rozwiązania. Warto zachować, być czujnym i sprawdzać daną osobę czy prowadzoną działalność dotyczącą psychologii na wszelkie możliwe sposoby. Czyli zaglądaj, czy działalność jest zarejestrowana, bo widnieje w danym rejestrze, bo jak nie widnieje, to działa w sposób nielegalny i wtedy nie bierzemy już jej pod uwagę. Możemy się będąc w gabinecie czy na wizycie, obejrzeć gabinet, by zweryfikować, czy osoba posiada jakiekolwiek uprawnienia. Możemy nawet spytać o kwalifikacje, myślę, danego specjalistę, czy posiada jakąś konkretną wiedzę, czy kończył konkretnie szkołę, czy kursy kończył. Możemy również pytać, jeśli mamy wśród znajomych psychologów, również i ich pytać, nawet jeśli nie o konkretną osobę, co być może jest nawet wątpliwe etycznie, tak, bo niektórzy sądzą, że taka reklama no po prostu nie przystoi, ale może nam pomóc zweryfikować czy uzyskać wskazówki na tego, w jakich miejsc się zgłosić albo jakich obszarów czy miejsc unikać. No. I nie pamiętam, czy tu jeszcze o czymś wspominałem. Warto też się rozglądać na tego, czy specjalista posiada ten dyplom EuroPsy, czy ten europejski dyplom psychologa, ponieważ on na poziomie krajowym w jakim stopniu funkcjonuje. Niektórzy specjaliści posiadają jakiś suplement, czy odpowiednik takiego zaświadczenia. Jest nawet strona, gdzie lista takich specjalistów widnieje i numery potencjalnych certyfikatów, ale nie wiem, na jakim stopniu są one uznane, mają one uznanie na gruncie prawa. Super, bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź. Tutaj już nie widzę, żeby ktoś tam dopytywał, ale w razie czego to, jak rozumiem, z panem Dominikiem można się kontaktować mailowo. Także ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim państwu za obecność dzisiaj. Dziękuję panu Dominikowi Lalakowi za bardzo ciekawą prezentację i zapraszam jutro o godzinie 16 na kolejne wydarzenia w ramach Festiwalu Nauki na Wydziale Psychologii.